Cześć wszystkim, z tej strony Michał. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej pogadance na temat Crasha Bandicoot 4 It's About Time. Szczerze powiedziawszy, na ten temat nie chciałem robić pogadanki, bo wydawało mi się, że lepiej będzie poczekać na nowości, które w ogóle dojdą, bo wydaje mi się, że to jest wciąż za mało, żeby na ten temat cokolwiek robić w tej kwestii. No ale po dłuższym namyśle stwierdziłem, że chyba to nie będzie w sumie zły pomysł, jak teraz zrobię na ten temat pogadankę, bo być może jeżeli do tego czasu nic nowego nie pokażą, to będzie to już ostatnia pogadanka na temat Crasha Bandicoot 4 It's About Time. I dzisiaj sobie skomentujemy filmik, który wyciekł ostatnio w sumie do internetu. Jest to Flashback Tapes Gameplay, czyli po prostu gameplay ze wspomnień. Dlaczego są tutaj wspomnienia w tytule? Przekonamy się. Ruszamy. Już widzę, że to jest jakby nawiązanie do poziomu Piston Eat Away Piston Eat Away. Oraz ten ostatni poziom w Crashu 2. Już widzicie, zapomniałem nazwę tego poziomu. Ale w każdym razie, po czym to rozpoznałem? Chociażby po muzyce. Nie wiem, czy tutaj ta muzyka będzie oczywiście grała, ale wydaje mi się, że będzie, ponieważ poziom jest bardzo łudząco podobny do Beast and Eat Away. I do tego drugiego zresztą. The Ill Deal, Sour or Later jeszcze. O, Snow Go i te inne poziomy zimowe tutaj. No, ciekawie tutaj jest zrobione, nie powiem, że nie. W sumie nawet ładnie to przedstawili. W ogóle te filtry tutaj mi się bardzo podobają w tym gameplayu. No, Heavy Machinery, Castle Machinery to są poziomy, które raczej każdy pamięta. Jeszcze ten złoty owoc łampa. To mi się w ogóle, to tutaj, ta starta Nitro skojarzyła mi się z tym Crashem Bandicootem na Wyspę Gier, wiecie, tę flaszówkę Crash Bandicoot. To jakoś nie wiem, czemu kojarzyło mi się właśnie z taką sekwencją z tymi nitrami, jakby to było jakieś nawiązanie, ale to raczej nie jest nawiązanie, to po prostu zrobili tak, a nie inaczej, po prostu tyle. Raczej wątpię, że oni nawiązywali do takiego czegoś. A tu Reaperu? To tak jakby była konfrontacja z Reaperem Root tutaj. No, to już wiem, co to są za poziomy. Poziomy na motorówce z Crasha dwójeczki. Pamiętam je, kurde. Boski soundtrack. No to ładnie, no to kurde świetnie, nie powiem, że nie. No i cóż, co ja mogę w ogóle w tej kwestii powiedzieć? Wiecie co, powiem wam szczerze, wydaje mi się, że muzyki tutaj, które leciały, były losowe, bo raczej wątpię, że to będzie jakieś miał odzwierciedlenie z tym, co ujrzymy w faktycznie gameplayu z flashbacków. Oczywiście mogę się mylić, ale naprawdę nie wydaje mi się, że te muzyki będą leciały w tamtych sekwencjach, w tamtych poziomach. Nie wiem, pozostaje nam czekać. A co ja sądzę ogólnie o samym flashback gameplay? Uważam, że to jest całkiem spoko rozwiązanie i to na pewno doda dodatkowego czasu do gry. W sensie takim, że dzięki temu granie będzie krótsze, a będzie po prostu dłuższe. No dobra.
Dziękuję w takim razie za oglądanie tej krótkiej pogadanki. Co prawda nic nie wniosłem w zasadzie do dyskusji, bardziej po prostu chciałem tutaj powiedzieć parę swoich tam przypuszczeń. No, mnie na przykład osobiście te soundtracki w niektórych miejscach, to nie wydaje mi się, że one będą leciały właściwie w tych sekwencjach. Ponadto uważam, że same w sobie tutaj te flashbackowe poziomy są fajnie rozbudowane. No i wydaje mi się, że ta gierka no będzie, może tak, nie będzie to najdłuższa gra z serii Crash Bandicoot, ale pewnie będzie dłuższa od trylogii i Team Racing Nitro Fueled razem wziętych. Jeżeli nic nowego nie wycieknie, to ta pogadanka była ostatnim już pogadanką i teraz pozostaje nam tylko czekać. Najwyższy czas, Crash Bandicoot. Na nową grę.